Hej, jedna z ważniejszych cech ćwiczeń, które zadaję pacjentom do samodzielnego wykonania w domu, jest to, aby te ćwiczenia były możliwie jak najprostsze i aby była możliwość ich wykonania bez żadnego skomplikowanego sprzętu. Tak, aby po prostu te ćwiczenia dla każdego były dostępne, no i żeby nie było tłumaczeń, że tego się nie dało, bo nie było czegoś tam do ćwiczeń. Dlatego dzisiaj nie będzie inaczej. Pokażę Wam ćwiczenie, które jest mega proste, do którego potrzebujemy krzesło, opcjonalnie matę. Będziemy dzisiaj zajmować się obszarem podpotylicznym, mięśniami podpotylicznymi. O tych mięśniach w innych filmach wielokrotnie już mówiłem, więc nie będę tu się z pewnymi kwestiami powtarzał. Warto tylko pamiętać o tym, że te mięśnie mogą naprawdę dużo zdziałać w naszym organizmie i to nie zawsze będą dobre rzeczy. W wyniku, w przypadku, gdy te mięśnie są napięte, niedokrwione, mogą prowokować bóle głowy, jakieś jednostronne, napięciowe bóle głowy. Mogą ograniczać nam ruch kręgosłupa szyjnego, mogą rzutować ból do okolicy łopatki, do kręgosłupa szyjnego, czy też do okolicy żuchwy. Tak samo jeśli mamy bruksizm, zaciskamy zęby, praktycznie zawsze z tym obszarem jest problem. Napięcie w tym obszarze także zawsze wzmożone w momencie, gdy wykonujemy pracę siedzącą z wysunięciem głowy do przodu. Wtedy możemy być pewni problemów z tym obszarem. O jakim obszarze dokładnie mówimy? O połączeniu czaszki z pierwszym kręgiem szyjnym i między pierwszym i obszarem między pierwszym kręgiem szyjnym a drugim kręgiem szyjnym, czyli sama góra kręgosłupa szyjnego. Ok, przechodząc już do samej praktyki, tak jak mówiłem, potrzebujemy krzesło. Ja mam je lekko wyprofilowane, nie jest to problem. Większość z Was pewnie będzie miało takie oparcie pod kątem 90 stopni, które będzie miało to pewien kąt. Ja mam plastik, jest to twarde. Na początku można położyć jakiś ręcznik, koc, coś, co da nam jakieś nieco amortyzacji w tym miejscu. Oczywiście jest to zależne, jak będziemy się czuć na początku tego ćwiczenia. Co jest bardzo ważne, krzesło musi być stabilnie oparte, tak? Nie może być sytuacji, że to krzesło nam jakieś ryzyka, że to krzesło nam odjedzie do tyłu, że nie grozi to śmiercią, ale może nas nieprzyjemnie zaskoczyć jakby w trakcie wykonywania tego ćwiczenia. Opcjonalnie mata polecam, po prostu będzie nam miękko i wygodnie, skupimy się tylko na samym ćwiczeniu. Ok, przechodząc już do samej praktyki, co musimy zrobić? Opieram swoją głowę, dokładnie obszar podpotyliczny, na oparciu, na tej krawędzi oparcia krzesła. Mi wygodnie jest nogi mieć zgięte, więc obie nogi będę miał zgięte. Żeby dobrze to pokazać, będę patrzył na wprost, a nie w obiektyw teraz. Co robię dalej? Opieram swoją głowę, opieram obszar podpotyliczny o oparcie, żeby jeszcze dokładniej do tego obszaru dotrzeć. Lekko zginam kręgosłup szyjny, czyli jakby brodę zbliżam do mostka w naprawdę delikatny sposób. Następnie wykonuję takie delikatne przetoczenie szyi, głowy w jedną, w drugą stronę, tak, żeby moja szyja przemieszczała się po tej krawędzi krzesła. To może prowokować ból, ale ból 4 na 10, maksymalnie 5 na 10, większy ból, lepiej nie wchodźmy, bo możemy nie wiedzieć dokładnie, z czego on wynika i pojawią się jakieś reakcje, niepotrzebne reakcje obronne, które tylko nam pogorszą efekty tego ćwiczenia. Staram się ten ruch wykonać bardzo dokładnie, powoli. Tu jestem rozluźniony, jest mi wygodnie. Skupiam się tylko na tym ćwiczeniu, tylko na tym ruchu. Warto pamiętać, żeby ten ruch był przetaczaniem, a nie był rotacją, czyli żebyśmy nie robili czegoś takiego, bo to będzie angażować niepotrzebnie pewne grupy mięśniowe i o wiele łatwiej i luźniej będziemy mogli podziałać sobie, wykonując po prostu zwykłe przetaczanie, jeszcze utrzymując brodę, górny kręgosłup szyjny w delikatnym zgięciu. Czego nie chcemy? Wyraźnego bólu promieniującego, ostrego bólu promieniującego w tym ćwiczeniu, prowokacji jakichś zawrotów głowy, czy jakichś innych reakcji typu nudności, typu jakieś pogorszenie wzroku. Tutaj możemy tylko operować jakimś bólem, tak jak mówiłem, 4, maksymalnie 5 na 10. To ćwiczenie, szczególnie na początku, radziłbym robić w takich krótkich seriach, czyli na przykład pracujemy minutę i możemy takich powtórzeń zrobić sobie w ciągu dnia.
5. Lepiej tutaj małymi kroczkami podziałać, żebyśmy mogli obserwować, czy to ćwiczenie nam służy, czy czujemy się rozluźnieni, czy tylko nasza szyja jest podrażniona. Jeśli jest podrażniona, warto wrócić do tego ćwiczenia, ale zrobić je o wiele wolniej i o wiele lżej, po prostu z nieco mniejszą siłą opierać głowę o krzesło. Więc polecam wykonać to ćwiczenie, szczególnie jeśli podejrzewacie, że w tym obszarze jest dużo napięcia. Jeśli nie ma tam jakichś poważnych problemów, także będzie przydatne zrobienie tego ćwiczenia profilaktycznie co 2-3 dni. Mam nadzieję, że ćwiczenie będzie jasne, proste i może nawet czasami przyjemne. Dzięki za dzisiaj. Polecam to i zapraszam. Hej!